Kuba Stępnicki przede mną, dzisiaj dobry mecz. Miałeś równo ebal, tak jak Jasiu Śmiglak po 20, ale miałeś więcej punktów po 20 i ciebie wybrałem MVP meczu. Myślisz, że zagrałeś dobre spotkanie i ci się należało? No, starałem się zagrać jak najlepiej. Zrobiłeś sada dzisiaj, tak? No, zrobiłem. Słuchaj, wyobraź sobie, że ja się spóźniłem. Myślałem, że ty nie dasz rady wsadów robić i odłożyłem aparat. A mówią, że ty latasz. Chyba naokoło, ja staram się. Na Mistrzostwach Polski we wrześniu też już takiego sada zrobiłeś, albo teraz tak poprawiłeś wyskok? Teraz poprawiłem wyskok. Powiedz mi, co się zmieniło w Sierakowie od września, od tych Mistrzostw Polski U16 w tamtym roku, co tutaj było? Września zmieniło się to przede wszystkim, że poprawiliśmy obronę. Trener skupił się przede wszystkim na obronie indywidualnej. Zaczynamy grać jako zespół, a nie samej indywidualności. Jakie transfery, jakieś przejścia, odejścia z klubu? Odszedł od nas Jędrek Janowicz, który przyszedł właśnie do Śląsk Wrocław i doszedł do nas Kajetan Frydrych z Obry Kościan oraz Paweł Wróbel z Gorzowa Wielkopolskiego. Czyli jednego się sprzedali, dwóch się kupili w cudzysłowie, tak się mówi. Na pewno tutaj praca zespołowa, jak mówisz wcześniej, jest najważniejsza. W Mistrzostwach Polski we wrześniu mieliście piąte miejsce, pamiętasz tą grupę? Później się okazało, że przegraliście grupę z wicemistrzem Polski z brązowym medalistą, tak? Teraz chyba aspiracje są wyższe. Chcielibyście chyba na podium sięgnąć, bo jak wiem... Chcemy, to jest nasz główny cel tak naprawdę. Było Mistrzostwo Polski U14, ale ty wtedy grałeś w Wilkach Morskich. Możesz tam kogoś pozdrowić, masz okazję? No, pozdrawiam ogólnie wszystkich ziomeczków z Wilków Morskich i oczywiście moją dziewczynę Laurę Boniecką. Oprócz grania tutaj w juniorach grasz też w trzeciej lidze, tak? Jak tam wam idzie w trzeciej lidze? Staramy się grać jak najlepiej, to jest przede wszystkim nauka dla nas. Nie stawiamy sobie celów jako wygrywanie meczy, tylko jako zdobywanie doświadczenia. Za chwilę ważny mecz przeciwko drużynie z Poznania, który będzie decydował o Mistrzostwie Wielkopolski, a potem strefa i mecze z Wilkami. Tak jest. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Turniej na pewno bardzo mocny, bo tutaj przyjechała czołówka. No nie ma drużyny z Pomorza, z Asseco i Trefla i Katowic. Myślę, że tutaj w tym turnieju drużyny, które zajmą te... inaczej powiem, ile widzisz z tego turnieju drużyn, które się mogą zakwalifikować do wielkiego finału U17? Moim zdaniem każda drużyna jest bardzo dobra, bo widać postępy u każdej drużyny. Widać też, że nie każda drużyna ma swoich zawodników, tak jak tutaj WKS Śląski miało Jakuba Bereszyńskiego. Właśnie, wywołałeś Wilka z lasu, bo tutaj chłopcy mówili, że Bereszyński MVP U16 robi bardzo dużą robotę i myślisz, że gdyby Bereszyński tutaj był, ten mecz by na pewno był wyrównany? No tego nikt nie wie, jeden zawodnik meczu nie wygrał. No tak, to racja. Ale mam wrażenie, że każda drużyna jest bardzo dobra i każdy może powalczyć o najwyższe miejsce w tym turnieju. Ja mam nadzieję, że będziecie się starać o organizację finału Mistrzostw Polski. Tego to nie trzeba. Piękna hala, piękne tereny. No tak. No ale przede wszystkim trzeba dojść do tych finałów. No niektórzy chłopcy już będą grali w U19, wy niestety nie, bo nie gracie w tych rozrywkach. Jeden raczej tylko. Ale kojarzysz granie, znaczy się myślisz przyszłościowo z Sierakowiem? No myślę, to jest... Jeżeli tam nie będzie w Sierakowie drugiej ligi czy pierwszej, to będziesz musiał i tak odejść. Bo na pewno na razie nie mam żadnych planów. Na razie nie masz planu, ale twoje marzenia na pewno są minimum pierwsza liga. No staram się jak najwyżej, może ekstraklasa zobaczymy. Tego ci bardzo życzę, dziękuję za bilet.